Panie prezesie, Julia Lewandowska, jakie błędy, jeśli jakieś, popełnił pan w tych 14 miesiącach swojego premierowania? Co by pan zmienił, gdyby znów doszedł do władzy? No my nawet w naszym programie mówimy o naszych błędach. W programie tym uchwalonym w 2009 roku jest mowa o naszych błędach, więc każdy może sobie zajrzeć i przeczytać. Ja przede wszystkim na pewno był mniej oględny, jeżeli chodzi o zmiany personalne. To znaczy te zmiany, które dokonałem, zostałyby dokonane wcześniej niż to zrobiłem. O z różnych względów, oczywiście one miały wtedy znaczenie, ale dzisiaj bym uznał, że jednak wymiana była mniej ryzykowna niż trzymanie tych ludzi w resortach. No, zrobiłbym to od razu, a nie po kilku miesiącach. To jest zupełnie pewne. A co do innych spraw, tam, gdzie miałem na to jakby bezpośredni wpływ, gdzie nie było jakiegoś szerszego zwrotu okoliczności, to z całą pewnością nie byliśmy doskonali, ale wydaje mi się, że jak na te warunki, w których działaliśmy, to udało się zrobić bardzo dużo i znów bym tutaj musiał, tak jak kiedyś to czyniłem, zacząć przegląd resortów, ale to trwało wtedy 1,5 godziny, więc drugi raz tego robić nie będę. To już byśmy dojechali.